Wszystko wskazuje na to, że będzie to najciekawszy i najlepszy w dotychczasowej historii. Wiele na to wskazuje. Mamy nową sytuację polityczną w Polsce, mamy ogromne wyzwania geopolityczne, no i mamy właśnie te wyzwania związane z transformacją. Wyjątkowy termin, bo to będzie 6 miesięcy funkcjonowania nowego rządu. Będzie po wyborach samorządowych, na miesiąc przed eurowyborami. To jest taka nasza perełka w województwie śląskim. Ona dzisiaj już jest potężna, bo to jest jednak ogólnoeuropejski kongres i czujemy to co roku bardziej. Ale przypominam Państwu, że zaczynaliśmy dokładnie 15 lat temu, bo 16 kongres to znaczy 15 lat temu, w nowo odbudowanej hali kopalni Wieczorek. Teraz tam będzie centrum wspaniałe za 300 milionów złotych. I ten kongres wpisał się na stałe i bardzo mocno taką geografię spotkań polityczno-gospodarczych w naszym kraju i w naszym regionie. To, o czym wspomniał pan premier, a więc budowa hubu gamingowo-technologicznego, to jest to nowe otwarcie miasta Katowice na nowoczesne technologie, pójście bardzo głęboko w te nowoczesne technologie, bo gaming staje się dzisiaj taką bardzo trwałą, jeszcze rosnącą gałęzią przemysłu. Bo gaming to nie tylko kwestia gier komputerowych, to nie tylko pisanie gier komputerowych, ale to jest kwestia przystosowania sprzętu komputerowego do możliwości grania w te gry. Więc to wszystko wymaga określonych sił, talentów, wiedzy, głów, które powinny to wszystko rozwijać. I mam nadzieję, że poprzez właśnie ten pierwszy taki ruch, który robimy na kopalni Wieczorek, czyli to też trochę takie przejście z tej tradycji właśnie węgla do tradycji nowoczesnych technologii, ale też oparte na krzemie w tym przypadku, czyli na wysokich technologiach. Więc to pokazuje, że warto w tą stronę iść i warto zmieniać i transformować nasze miasta, bo to przynosi, myślę, albo przynajmniej przyniesie w przyszłości na pewno dobry skutek rozwoju gospodarczego lokalnego. Trochę z perspektywy Warszawy i z perspektywy przede wszystkim Brukseli, nasza rzeczywistość regionalna wygląda inaczej, a my powinniśmy dbać o to, co się dzieje tu w Katowicach i właśnie ten Europejski Kongres Gospodarczy jest taką platformą wymiany myśli pomiędzy władzą centralną, parlamentarzystami europejskimi i władzami europejskimi, a tymi osobami, które funkcjonują w biznesie tu na miejscu. Innowacje powstają wtedy, kiedy się spotykają ludzie, kiedy wymieniają swoje poglądy, doświadczenia, kiedy omawiają problemy i to właśnie się dzieje na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Tak więc ja bardzo się cieszę, że ta impreza się rozrasta i co roku ta jakość tej imprezy jest coraz wyższa, ponieważ mamy do czynienia i możliwość wymiany doświadczeń na najwyższym poziomie. Transformacja, by była skuteczna w miastach, fabrykach, hutach czy kopalniach, musi zajść przede wszystkim w głowach i w sercach. Europejski Kongres Gospodarczy jest platformą, dzięki której ta prawdziwa transformacja zaczyna się dziać. To tutaj rodzą się idee, które są później przekuwane na realne pomysły, a dzięki wszystkim tutaj zgromadzonym mające szansę uzyskać finansowanie. Że w Międzynarodowym Centrum Kongresowym ta rozmowa będzie taka otwarta i transparentna.